Nie planuję jakoś swojej najbliższej przyszłości, prawda? No głównie to będą to sesje fotograficzne, no jeśli chodzi o życie zawodowe. No właśnie, słuchaj, mówisz sesje fotograficzne, ale jesteś też aktorką, masz być strasznie znaną aktorką. Do czego ci bliżej? Do modelingu czy do aktorstwa? Szczerze mówiąc, nie chciałabym wybierać między jednym a drugim. Chciałabym robić po trochu i aktorstwa, i modelingu. Słuchaj, słyszeliśmy takie strasznie znane nazwisko. Z kim to masz wystąpić w jednym filmie? Tam się mówi właśnie o takich nazwiskach Johnny Depp, Daniel Craig, Helena Bonham Carter i prawda, reżyser Tim Burton. A powiedz nam tak całkiem serio, to są, tak się mówi, bo to są plotki, czy tak się mówi, bo są powody, by tak mówić? Szczerze mówiąc, no nie chcę nic zdradzać, mam tam swoje pewne źródło. No w sumie no nie chcę za dużo zdradzać, prawda? Ale są szanse. Są szanse zawsze. Słuchaj, jakiś czas temu zdecydowałaś się na sesję rozbieraną w CKM-ie. Wielki sukces ostatecznie, ale czy miałaś wątpliwości? Nie, szczerze mówiąc, jakby mnie poprosili jeszcze raz, to bym to zrobiła. W sumie już mnie poprosili i już się zdecydowałam, że tak. Według mnie jest to wielki zaszczyt, ponieważ jest to polski magazyn i to jest moja pierwsza taka okładka dla męskiego magazynu w Polsce.